Cześć. Dzisiaj troszkę inna forma niż zawsze. Ostatnio mam dość mało czasu na to, żeby montować wam filmy, a Hit Film Express troszkę mi wykręcił wałka, ponieważ była duża aktualizacja i po tej aktualizacji zablokowana została funkcja nagrywania 4K. Dlatego dzisiaj jedziemy tutaj w 1080 i zobaczymy, jak to będzie dalej szło, czy to też będzie dobrze wyglądało. Jak tak, to zostaniemy może przy tej rozdzielczości. Dajcie w komentarzu w ogóle, czy wam się podoba taka forma tych filmików, że to będzie po prostu taki krótki update, krótka aktualizacja zbiorników i dzisiaj na lupę leci tutaj 90. I może zaczniemy sobie po kolei tutaj od roślin. Więc na pierwszy front niech leci Vallisneria Spiralis Red Tiger. Ogólnie tutaj roślina dość gęsto, fajnie rośnie, podoba mi się. Daje taki charakter kurtynki, bardziej kółeczka takiego. Jak dla mnie spoko. Co tydzień na pewno trzeba troszkę poprzycinać tutaj nóżki. Jak tu widzimy z boków, proszę o bardzo, o. Zasuwają. Tak samo gdzieś tam jeszcze z tyłu. Czasami lubią się wpuścić gdzieś bardziej w rośliny, ale to nie zauważę. Poczekam 2-3 tygodnie, później zauważę, że wystają gdzieś liście z bliksy, czy tak samo tutaj ze staurogenę i wtedy po prostu jak po sznurku do kłębka wyrywam ją. Bliksa japonika. No ładnie tutaj przyrosła, duży jest przyrost. Będę chyba musiał trochę ciachnąć te liście, bo jest dość spora kuleczka oszczędnie zrobiła. Tak samo bezproblemowa roślina, może troszkę powinna się zacząć bardziej wybarwiać, ale to jeszcze chyba trochę trzeba poczekać, ponieważ podłoże, jak sprawdzałem ostatnio jakieś parametry, to dość sporo jeszcze azotu w nim było. Aktualnie nie dolewam żadnego azotu, jest to co jest z podłoża. Tak samo fosfor. Oświetlenie powoli zwiększa, myślę, że z czasem jeszcze tutaj troszkę zwiększymy. I okej, następna kryptokoryna flamingo. Ciężko tej roślinie było się odpalić. Tutaj widzimy takie pojedyncze, te mega różowe liście, to są te liście kurcze, które były od początku i one się w ogóle nie ruszają. Ale to widzimy z przodu dwie czy trzy sadzonki. Puściły sporo nowych liści. Więc na pewno to odbije, jak jeszcze poczekam z tydzień, dwa, jak to nie ruszy, to przytnę wszystkie tam te stare listki i powinno to pomóc, bo kryptokoryna no dość ciężko rusza i trzeba czasami ją pobudzić. Okej, lecimy dalej. Tutaj była staurogena portobello. Miałem z nią duże problemy, w ogóle zamiast się ładnie kłaść, to szła w górę. Po przecince kompletnie zmarniała, nie chciała w ogóle mi rosnąć. Zaczęła gnić, kurczę, zaczęły się krasnale na niej pojawiać. No i była lipa ogólnie z tą rośliną, więc na jej miejsce tutaj za podpowiedzią chyba Michała K., jak się nie mylę, wjechała właśnie na jej miejsce Lobelia Cardinalis Pini. Bezproblemowa roślinka, bardzo fajna. Coś innego, okrągłe listki. Dalej lecimy, tak samo tutaj. Była w Bacopa Compact. Ale no, nie do końca to była taka Bacopa Compact, bo kurczę, no nie rosła kompaktowo. Musiałem co tydzień praktycznie przecinać, żeby to się zagęściło jakoś, żeby to wyglądało. Ale no, kurczę, no nie podała mi się ta roślina po prostu z wyglądu, nie? I tutaj na jej miejsce wleciała staurogena Repens Brown. Troszkę tu widać gdzieś tam z tyłu o brązowych liści, bo ostatnio w weekend ją przyciąłem troszkę. Wierzchołki poszły do kosza, nie chciało mi się jej dosadzać. Ale no, z czasem się wybarwia, już idzie do przodu, więc nie jest źle. Tutaj te liście właśnie u góry widzimy, są takie fajne, już podłużne się robią. W początku w ogóle myślałem, że ta roślina jest jakaś, kurczę, co się boli, bo strasznie te liście się jej kręcą, ale no taki urok z tego, co widziałem na internecie, zdjęcia innych osób, no i tak to ma wyglądać. I co tam mamy dalej? Mamy tutaj za nią Amanie Bonsai, bezproblemowa roślina. Leci do góry, muszę też chyba przyciąć, już fajna roślina, ładnie rośnie, bezproblemowa. Tak samo jak i bezproblemowa Limfonia Aromatica Mini, kompletnie, że zero z nią problemów. Świetnie się przycina, świetnie się formuje w kule, mega super roślina, kurczę, na drugi plan. Bardzo, bardzo fajna roślina. Co najwyżej mogłaby się delikatnie zacząć już wybarwiać bardziej, ale to myślę, że jak pokombinujemy więcej z żelazem i jeszcze podkręcimy światło, to będzie dobrze. Co następną mamy tutaj właśnie Nassea Gold. Jakoś idzie, myślałem, że będzie gorzej, chociaż no nie ma tak, że z Nassea jest bezproblemowo, bo jak może nie widzicie tutaj na tych filmiku, ale tam te starsze liście gdzieś tam u dołu stały brązowych kropeczek, takich kurczę dziurek, nie wiem, dziurki to może nie, ale kropeczki. Co by to mogło być, to nie wiem. Wydaje mi się, że chyba po prostu za mało żelaza i ostatnio troszkę zredukowałem żelazo, ale to wam zaraz troszkę o żelazie jeszcze opowiem. I tak myślę, albo żelazo, może fosfor,
Zobaczymy. Na razie ruszę z żelazem. Zobaczymy, jak to będzie z żelazem. Jeżeli to nie pomoże, no to polecimy w fosfor. Dalej mamy... O, tutaj jest. To jest Bacopa Salzamanir SG. Singapur, czyli. Też fajna roślina. Ładnie się wybarwiła. Zdecydowanie potrzebowała dużo więcej czasu niż tutaj jakieś inne rośliny, żeby się zmieniła z tej formy, więc... Kolor już jest w porządku. Rośnie bardzo powoli. Nie mam przy niej zbyt dużo roboty. Tam mamy w rogu. Widzimy tutaj jedną sadzoneczkę, ale tam też jest więcej. Ludwigi White. Z Ludwigi White dość sporo problemów miałem ostatnio. No, sporo krasnali się tam na niej pojawiło, ale to też wam zaraz opowiem na samym końcu. Lecimy dalej. Mamy tutaj Rotale Blood Red SG Singapur wersję. Mega, mega czerwona roślina. No. Wydaje mi się, że gdybym wyłączył światło na tydzień i nie podawał żadnego żelaza, dalej byłaby czerwona. No, jeżeli ktoś chce czerwoną roślinę bez mocnego oświetlenia, polecam. Mega krwiście czerwona, super rośnie. Widzicie, kęposz jest też ładna. Sporo podosadzałem, poprzecinałem, dość szybko rośnie, jak to rotalki. Więc no, mogę tylko polecić. Była też inna roślinka, bo tutaj była Zosterfolia, a teraz jest Pogostemon i Yatabeanus. To się dużo nie różni ta roślina. Zerostofolii, bo jest bardzo podobna. Tak samo zielone, długie liście. Nie są takie duże i to już mi się bardziej podoba, ponieważ, jak mówiłem na którymś z wcześniejszych filmików, dość mocno to zaburzało to akwarium pod względem wielkości tej rośliny. Było od razu, akwarium wydawało się mniejsze. Teraz moim zdaniem jest o wiele lepiej. No i co? Niech sobie rośnie. No i tam mamy w rogu, czyli Rotale Valici Longleaf. No i co wam powiem? No też ładnie rośnie, szybko rośnie. No i Longleaf odmiana, tak? Czyli mniej troszkę tego różowego, więcej brązowego. Ładna, duża kępa jest. Może nie widać teraz tak dobrze, ponieważ tutaj zasłania. O! Valisneria, ale... Ale daje radę. To wszystko jakoś to rośnie. Ostatnio miałem problemy troszkę z krasnalami. Miałem też delikatne pylenie na szybach, tutaj w tym miejscu i tam na boku. Krasnali miałem tak samo w takim trójkącie. O, tutaj rosły sobie ładnie. Na roślinach trochę flamingo dostała, troszkę gold dostała, blixa troszkę dostała, trochę salzami, no i mega dużo dostała white. I tak sobie rozkminiałem, skąd to może być? Skąd te krasnale, skąd te zielenice punktowe, skąd te zielenice tak samo kolonijne, skąd to wszystko się wzięło? I któryś weekend stałem sobie dość wcześnie i zauważyłem, że tam z boku mam okno. Tam z samego rana około godzinki, pół godzinki właśnie tutaj sobie spacerowało słoneczko. Tak mi się wydaje, że to właśnie przez to słońce, okres letni taki upalny, zwłaszcza tu u mnie w Holandii, bo mega gorąco, wspomogło to, kurczę, zakwit tych pięknych glonów. Tak samo temperatura u mnie w domu, ponieważ parę razy w tym lecie miałem po 30 parę stopni w domu, no tragedia. Zlokalizowane zostało to, poprawione, no i od tamtej pory drugi tydzień zdecydowanie mniej jest tego pylenia ustało, ale tak samo, no nie wiem, czy to jest do końca przyczyna tego światła, czy też po części to było chyba i... O, proszę bardzo. Po części to było chyba spowodowane podawaniem mikro. Jeden klik na 50 litrów do wody RO. Czyli robiłem podmiankę, dawałem jeden klik i dawałem jeden klik na 100 litrów. Czyli dawałem dwa kliki po podmianie wody i później codziennie jechałem po kliku, tak jak tu pisze producent, jeden klik na 100 litrów wody. Zredukowałem nawożenie mikro, teraz nawożę co drugi, czasem co trzeci dzień i jest zdecydowanie lepiej. Mniej tego dziadostwa wyskakuje na szybach i na roślinach. I następną rzeczą, jaką... Wydaje mi się, że też... O, gdzie to jest? O, właśnie, tu mamy następną rzeczą, jaką brała w tym udział, jest żelazo. Dozowanie, jeden klik na 100 litrów wody dziennie. Tutaj nic więcej nie pisze, kiedy to dozować, ale na stronie producenta wyczytałem, że zaleca dozowanie tego żelaza w nocy. A ja jak to ja waliłem je rano, codziennie po kliku i wydaje mi się, że to tak samo wspomogło przy rozkrasnali. Aczkolwiek te zredukowałem, nie żelazo co drugi dzień i powiem wam, że jest lepiej. Myślę, że teraz podkręcimy znowu troszkę światło i zaczniemy powoli je tutaj codziennie klikać w nocy o żelazo. A więc okno zasłonięte, mikro zredukowane, żelazo zamiast w dzień to w nocy i wychodzimy na prostą po tych krasnalach i zielenicach. Tylko mnie to jeszcze, jak mówię, martwią te brązowe kropeczki
na liściach, na tych starszych liściach u Gold. Dajcie w komentarzu właśnie, co wy o tym myślicie, skąd to się bierze, czy to jest fosfor, czy to jest żelazo. I co, no i chyba byłoby na tyle. Myślę, że teraz co jakieś 2 tygodnie powinienem wam rzucać regularnie update'y z tego akwarium. Na dzisiaj to by było tyle, więc dzięki i do usłyszenia następnym, hej.